No, witam widzów. Dzisiaj następny temat. Zobaczę, krenelt rozebrany. Zmieniamy butniki, bo są połamane. Drugie. Będziemy też to dużo rzeczy robić, bo musimy naprawić hitcha, bo tam jest połamany. Zajrzeć do ręcznego. Zobaczcie, co tu kurde się dzieje. Normalnie cały traktor rozwalony. Rozbieramy konkretnie samo te końcówki drążków. Tu też już wybrany jest ten, co na sobie lata. Będziemy też wybierać jutro. Widzicie, coś wam nakręcę. Co w tym Renaldzie? No co, będziemy przód tu sypać te zwrotnice, łuży schowania zwrotnicy. Wiadomo, tam czop górny pójdzie nowy. Końcówki plus przegub. Tam tylko z jednej strony. Tu musimy ręczny zobaczyć, się dzieje, albo pociągnąć, albo wymienić tarczy. I zobaczcie, przychodzimy teraz tak, rozdzielać tu do tura, też przerabiamy, bo było bezpośrednio z gniazd, z rozdzielacza, teraz będzie wszystko przez rozdzielacz przechodziło, przez tuleje ciśnieniowo, tam nie będę więcej, tam tu tłumaczy, wiadomo, o co chodzi, kto w temacie, to tak pokrótce, no trochę zabawy będę miał, no i tam filtry będziemy zmieniać, olej będziemy wymieniać, też słuchajcie, mam nowy zakres usług, napełniam akumulatory hydrauliczne. Jakby ktoś był zainteresowany, to się odzywać w komentarzach. To wam no, sprawdzę, jak będzie dobry, to napełnię danym tam ciśnieniem. Jeśli tam trochę trzeba pouszczelniać go, tam parę przywodów jak w tamtym, z tamtym aresie wcześniejszym. To jest drugi ares już. Teraz mamy rolniczy ares z ładowaczem czołowym. Dobra, na razie by tyle było z Renalda, co tutaj, jak on rozwalony. Pokażę wam, jak błotnik rozwalony. No połamany, ten jeszcze pół biedy jest, błotnik. Tamten drugi to jest wcale zdezolowany, bo dla klienta bela spadła na bok. No pech, no po prostu pech. Ale nic, mamy zamówiono nowy. Już ten jeden nowy mamy. Zobaczcie tutaj. I to jest wykonany, no, z żywicy. Tu jest tego estru. I powiem, że trochę kurwa będzie go dopasować. Tak średnio jest spasowana, ale nic, się ogarnie temat. Chwilę cierpliwości. Co tu w Johnym? W Johnym co, już mamy zrobiony ten włącznik, tylko jest nowego typu, bo tamten jest starego typu włącznik. Co tu mogę powiedzieć? Instalację mam już ogarnięto. Problem znaleziony. Tylko pokażę wam, jak tu porozbierane w miarę. Tutaj jest, o, znaleziony tam problem jest i maszyna będzie funkcjonowała dalej. Temat i pompa, wszystko działa. Wróciły nam tutaj pomiary zegarowe i kontrolki, wszystko pięknie, ładnie. Co tu jeszcze przy silniku, co? Tu nam ta chłodnica leci. Tu będę jeszcze ją wybierał i próbował ją uratować, jak się uda. I tu mam już powymieniane te, co nam tu brakuje, żeby tu nie mamy złożono ewentualnie. No nie pamiętam, coś tam jeszcze trzeba wymienić. A, alternator też robię faktycznie. Użyskowanie, komutator, z was przejdę. Zobaczcie, tu będę wymieniał nowy komutator. Mamy regeneracja szczotki trzymaku jest dobre. Jeszcze te szczotki. A tu mamy nowy zestawik łożyska i komutator. I będzie wstawiony drugi. Tak pokrótce. Dobra, to tyle by było. Dziś taki krótki, bo się mam już tam po 22. No jak sami widzicie, w nocy już trzeba kończyć roboty dosyć. Bo człowiek nie wyrobi. Z Johnego też coś wam tam z jazdy próbnej i wrzucę. Jak tam już ta pompa wszystko jest zrobiona. Jeszcze tu będziemy rozkręcać, patrzeć, co się dzieje na tym ręcznym. Bo nie wiadomo, bo no naciągnięte jest, nie ma, może się skończyły tarcze, może coś jest nie tak z dociskiem, z rozpierakiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pokrótce wam pokażę jeszcze ten rozdzielacz, tutaj przejdziemy. Leży, musimy tuleje zamontować. Zacznijmy, jest to, się zamontuje i tu pójdzie ten no, do hydrauliki głównej. To NK. Trochę taki, no pierwszy raz widzę ten rozdzielacz, no do czynienia z nim nie miałem, trochę taki jest nic nie poznaczone, taki no
Może gdzie Chińczyk. Dobra, to tyle by było. To nic. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.